wodz, wodzu, atakuje nas. Kozacki śmiech tutaj jest. Zróbcie coś. Tak, tak. Bo są dwa wyjścia. Albo przejść ich atak. Niestety wtedy musiałbym też wysłać śmiech. Tak, to jest to. Nawet wiem, że jesteśmy bandą kołoty, jakichś pijaczy. No i zaatakuje nas od tej sposobny opór będzie. Powinni się nabrać. Aha, jest, tutaj nie znajdzie. A może ty byś chciał, co? Ale... nie, ja już na nie piję. Ja tu przypadkiem, więc no i się baw. Pozdrów ziomu. Dobrze. Ja nie mogę, co za gość? Ja tam. Ale kołota i oni bronią króla. Nie rozumiem tego państwa polskiego. Dobra, usnęli? Spadam. Witaj. Nasza wiadomość, wiadomość. Jak są wieści? Polacy to taki łatwy cel, że moglibyśmy ich nawet we dwójkę podbić. Naprawdę, stoją tam, tylko piją, no obecnie śpią. Nawet jeden chciał poczęstować mi winem, ale zrezygnowałem, że mi umysł to postawa szpiegowska. Bardzo dobrze. Jakie rozkazy? Są dwie opcje, możemy ich albo wysadzić w powietrze, albo po prostu zabić. Wybierzmy opcję ekonomiczną. No. Nie no będziemy marnować proch na dziczek. Oczywiście. Dobra, wołaj wojsko. Zbierać się, prowadzi do naszą drogę.